Z poprzednich filmów dowiedzieliście się, co to jest mnożenie. W tym wideo zrobimy wspólnie całe mnóstwo przykładów i przykładzików dotyczących mnożenia i zaczniemy zapamiętywać tzw. Tak tabliczkę mnożenia. Jeżeli oglądacie już od jakiegoś czasu filmy Akademii Hana, to wiecie, że nie jestem wielkim fanem zakuwania na pamięć czegokolwiek, ale w przypadku tabliczki mnożenia sprawa jest trochę inna. Jeżeli nauczycie się na pamięć tabliczki mnożenia albo tabliczek mnożenia, bo jest ich znacznie więcej niż tylko jedna, zaczniemy to robić za chwilę, to będzie wam o wiele łatwiej w matematyce i do końca życia będziecie zbierać profity i odcinać kupony. Nie chcę składać niespełnialnych obietnic, ale to co zaczniecie teraz, zostanie wam w głowach już na zawsze. Ok, gwarancji nie ma, ale i tak. Lepiej będzie, jak będziecie tabliczkę mnożenia pamiętać, niż jak nie będziecie. Co to jest tabliczka mnożenia? To po prostu wszystkie interesujące nas liczby i wyniki mnożenia ich przez siebie. Zróbmy sobie najpierw małe przypomnienie: ile to jest 2 razy 1? To się równa 2 dodane do siebie 1 raz, czyli równa się po prostu zwyczajnie 2 pojedynczo dodane do siebie 2. Mamy jedną dwójkę i nie dodaję do niej niczego więcej, bo już tu jedna dwójka jest. Mogę też rozpisać to w odwrotnej kolejności, czyli jako 1 dodane do siebie dwa razy. Pierwsze 1, dodać drugie 1 i to też jest 2. 2 razy 1 równa się 2. Jeżeli oglądaliście poprzednie wideo, to wiecie też, ile to jest 2 pomnożone razy 0. 2 razy 0 to 0. Nie musicie zapamiętywać tabliczki mnożenia razy 0, bo wszystko, co pomnożycie razy 0, jest 0. Albo odwrotnie, 0 razy cokolwiek zawsze jest 0. Jedziemy dalej. Ile to jest 2 razy 2? Musimy dodać dwójkę do siebie dwa razy, czyli 2 dodać 2. Zauważcie, że jeżeli będę chciał zacząć od drugiej strony, to 2 dodane do siebie dwa razy, to wyjdzie to samo. Równa się 4. Ile to jest 2 razy 3? To dwójka dodana do siebie trzy razy, czyli 2 dodać 2, dodać 2, ale jest to też równe 3 dodać 3. Uczyliśmy się tego w poprzednim wideo. Każde takie mnożenie może być przekształcone w dodawanie na jeden z dwóch sposobów. I w każdym z tych sposobów wynik jest zawsze taki sam: 2 dodać 2 dodać 2 równa się 3 dodać 3, równa się 2 razy 3, równa się 6. Ile to jest 2 razy 4? 2 razy 4 równa się 2 dodać 2 dodać 2 dodać 2. Zauważcie, że 2 razy 3 było tyle. Tutaj mamy to samo. 2 razy 4 to tyle, ile 2 razy 3 dodać jeszcze jedną dwójkę. A zatem, jeżeli chcemy być szybsi i nie mamy czasu na dodawanie 2, dodać 2 jest 4, dodać 2 jest 6 i tak dalej, to patrzymy i mówimy, że to już znamy z poprzedniej w linijki, to jest równe 6 i dodajemy tylko kolejną dwójkę, czyli razem mamy 8. Pewnie już zauważyliście ten schemat. Zaczęliśmy od 2 razy 1 i przechodząc do 2 razy 2. Potem do 2 razy 3 wykonywaliśmy taką samą operację. Dodawaliśmy pewną liczbę. Widzicie jaką? Tutaj z dwójki do czwórki musimy dodać 2. Tutaj z czwórki do szóstki też musimy dodać 2. I z szóstki do ósemki też musimy dodać 2. I pewnie już wiecie, ile to będzie 2 razy 5. Możemy to policzyć bez rozpisywania całego tego dodawania. 2 razy 5 to oczywiście 2 dodać 2, dodać 2, dodać 2, dodać 2. Można też to zapisać jako 5, dodać 5. Linikę wcześniej mogliśmy zapisać 4, dodać 4. No i ile to jest 2 razy 5? Możemy dodać te wszystkie dwójki i będziemy mieli wynik. Możemy też dodać te dwie piątki, ale możemy też powiedzieć, że to będzie o 2 więcej niż 2 razy 4. Czyli 10. Może dokończmy tabliczkę dodawania dla dwójki. Widzicie już na pewno jakie pojawiły się tutaj zależności, będą one dla Was coraz bardziej oczywiste. W sumie nie można dokończyć tabliczki mnożenia, bo ciągnie się ona w nieskończoność. Mogę tak mnożyć dwójkę razy kolejne liczby całkowite aż do końca świata, ale dotrwajmy chociaż do dziesiątki albo do dwunastki 2 razy 6, 2, dodawane do siebie sześć razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Albo 6 dodane do siebie dwa razy. Korzystajcie z tego sposobu, który wydaje się Wam lepszy i łatwiejszy. To się równa 12. Znowu widzicie, że wynik 2 razy 6 jest o 2 większy niż wynik 2 razy 5. Bo dodajemy do siebie dwójkę o 1 raz więcej. I o tę dwójkę będzie więcej. Jedziemy dalej. 2 razy 7. Mogę znowu wypisywać wszystkie te dwójki, ale robi się to coraz bardziej męczące. 2 dodać, 2 dodać, 2 dodać, 2 dodać, 2 dodać, 2 dodać, 2, dodać 2, dodać 2. To oczywiście to samo co 7 dodać 7, równa się 14 i znowu równa się o 2 więcej niż wynik poprzedniego mnożenia 2 razy 6, 12 dodać 1, 13, dodać 1, 14. Jedziemy dalej, 2 razy 8. Mogę znowu z tymi dwójkami i tak dalej, ale mogę skorzystać z krótszej drogi, którą już dobrze znamy, i powiedzieć, że to będzie o 2 więcej niż 2 razy 7, czyli 14 dodać 2. Dodałem 2 do tego wyniku, czyli mamy 16. Mogę też dość szybko zapisać i policzyć 8, dodać 8. To oczywiście też jest 16. Moglibyśmy te wszystkie dwójki tu zaprosić i potasować, ale możecie zrobić to sami, poza ekranem. Tak dla zabawy. Możemy tak w nieskończoność mnożyć i dodawać, bo nie ma czegoś takiego jak największa liczba. Możemy mnożyć coraz większe liczby, razy 10, razy 11, razy 20, razy 100, razy milion, razy kwadrylion. Żebyście nie musieli siedzieć przed ekranem do przyszłej gwiazdki, to może dojedźmy do 12. Jeżeli chcecie wymiatać z matmy jak pilot Pirks, to rozpiszcie sobie i nauczcie się tabliczki mnożenia do 20. 2 razy 9 to będzie o 2 więcej niż 2 razy 8, czyli 18, albo 9 dodać 9, czyli też 18. 2 razy 10, tabliczka mnożenia dla dziesiątki jest bardzo ciekawa. Za chwilę jak rozpiszemy tabliczkę mnożenia w dwóch kierunkach, to zobaczycie, że jest ciekawy powtarzający się schemat dla mnożenia razy 10 wracamy do 2 razy 10 równa się o 2 więcej niż 2 razy 9, czyli 20, albo 10 dodać 10, czyli 10 dodane do siebie dwa razy. Pojawiła nam się tutaj ciekawa rzecz. Wynik wygląda jak ta dwójka z dopisanym po prawej stronie 0. Przekonacie się, że jeżeli cokolwiek pomnożycie razy 10, to wystarczy, że dopiszecie 0 i będziecie mieli gotowy wynik: 2 razy 10 to 2 i dopisane z prawej strony 0. Jest tak, bo 20 to dwie dziesiątki, czyli dwójka na miejscu dziesiątek i 0 na miejscu jedności. Dwa razy 11 to o 2 więcej niż 2 razy 10, czyli 22. Tu znowu widać ciekawe zjawisko matematyczne. Mamy tu taką samą cyfrę powtórzoną dwa razy. Dwójka i dwójka, jedynka i jedynka, a tu dwójka i dwójka. Ciekawe, co? Będziemy na takie fajne sprawy zwracać uwagę przy rozpisywaniu kolejnych poziomów tabliczki i mnożenia. I na koniec nie na koniec tabliczki mnożenia, bo tabliczka mnożenia jest nieskończona, ale na koniec naszego dzisiejszego mnożenia razy 2. 2 razy 12, o 2 więcej niż 2 razy 11, czyli 24, albo inaczej 12 dodać 12, albo inaczej 2 dodać 2, dodać 2, dodać 2 i tak dalej. tych dwójek będzie... 12 i to też w sumie będzie 24. Tak wygląda tabliczka mnożenia dla dwójki, albo właściwie jej kawałek, od 2 razy 1 do 2 razy 12. I chyba już widzicie schemat, który się w trakcie liczenia pojawił. Za każdym razem, kiedy mnożymy razy liczbę o 1 większą, wystarczy, że dodamy 2 do wyniku z poprzedniego mnożenia. Jeżeli już widzimy jak to działa, to spróbujmy zastosować ten sam schemat dla dwuwymiarowej tabliczki mnożenia. Teraz zróbmy tak. Zapiszę wszystkie liczby, które będziemy mnożyli w pionie i w poziomie. Zrobimy sobie taką matematyczną szachownicę. Możecie na nią mówić macierz, jak chcecie, albo szachownica, albo mnożownica, albo tradycyjnie tabliczka mnożenia. Zrobimy do dziewięciu, żeby ładnie się mieściło na ekranie i w czasie tego filmu, ale zachęcam Was, żebyście po obejrzeniu do końca uzupełnili swoją własną tabliczkę mnożenia o większe liczby. Te liczby. Będziemy mnożyć razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A wyniki tych mnożeń będziemy wpisywać na skrzyżowaniach pionów i poziomów. Ile to jest 1 razy 1? Wynik wpiszemy tutaj. 1 razy 1 to 1. Ile to jest 1 razy 2 to 2. Ile to jest 1 razy 3? 3. 1 razy jakakolwiek liczba to ta sama liczba, czyli mogę po prostu wpisać tutaj te same liczby, co w górnym rzędzie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 9 jest 9. Teraz tabliczka mnożenia dla dwójki. Ile to jest? 2 razy 1. 2 razy 1 równa się 2. To tyle samo, co 1 razy 2. Zauważcie, tu mieliśmy 1 razy 2, a tu mamy 2 razy 1. Te dwa wyniki mnożenia są takie same. 2 razy 2... Równa się 4, 2 razy 3, równa się 6. Przed chwilą to robiliśmy. Za każdym razem, jak mnożycie razy kolejną liczbę, zwiększacie wynik o 2. 2 razy 4, 8, to samo co 4 razy 2, które pojawi nam się za chwilę w czwartym rzędzie. 2 razy 5, 10, 2 razy 6, 12. Jak widzicie, za każdym razem po prostu dodaję dwójkę do liczby, którą mam po lewej, w pierwszym rzędzie dodawałem, idąc w prawo jedynkę. W drugim dodaje dwójkę. 2 razy 7, 14, 2 razy 8, 16, 2 razy 9, 18. Ok, mamy dwójkę skończoną, teraz tabliczka mnożenia dla trójki. 3 razy 1, 3. Zauważcie, tutaj 3 razy 1 jest 3, i tutaj 1 razy 3 też jest 3. Mamy w tych dwóch miejscach takie same wartości. 3 razy 2 to to samo co 2 razy 3. 3 razy 2 powinno być tyle samo, co 2 razy 3, 6. Oczywiście, że tak. 3 dodać 3 równa się 6 i 2 dodać 2 dodać 2 też równa się 6. Tutaj w poziomie trójkowym mamy taki schemat, że przy każdym kolejnym mnożeniu wynik będzie większy o 3. 3 razy 3, 9, bo to 3 dodać 3 dodać 3, czyli mamy 3, 6, 9. 3 razy 4 będzie 12, po prostu dodaję za każdym razem kolejną trójkę. 12 dodać 3, 15, 15 dodać 3, 18, 18 dodać 3, 21, 21 dodać 3, 24, dodać 3, 27, 3 razy 9, 27, 3 razy 8, 24 albo inaczej 8 dodać 8, dodać 8, 24. Teraz, jak już widzimy, jaki schemat tym wszystkim rządzi, przyspieszymy trochę. Możecie też zrobić to sami. I uważam, że powinniście nauczyć się tej tablicy na pamięć. Jest to dosyć proste. Możecie doliczyć do 12 w obydwu kierunkach. 4 razy 1, 4. Teraz będziemy zwiększać liczby o 4, czyli 4 dodać 4, 8, dodać 4, 12, 12 dodać 4, 16, dodać 4, 20, 20 dodać 4, 24. Zgadza się? 4 razy 6, 24. Zgadza się. 24 razy 7, 28. Znowu dodałem kolejną czwórkę. 32, 36. Teraz piątka. 5 razy 1, 5. Każda liczba razy 1 to ta sama liczba. 5 razy 2, 10. 5 razy 3, 15. Zwiększamy o 5. Tabliczka mnożenia dla piątki jest bardzo śmieszna, bo co druga liczba będzie się kończyć piątką. A co druga zerem? Te co drugie liczby nazywają się parzyste i nieparzyste, ale to zupełnie inna historia i wrócimy do niej kiedy indziej. Do 15 jak dodamy 5 będzie 20, dalej 25, 30, 35, 40, 45. Tabliczka mnożenia dla szóstki. Najprostsze, 6 razy 1 równa się 6. Dodajemy 6 i mamy 12. Dodajemy 6, 18. Dodajemy 6, 24. Dodajemy 6, 30. I dalej o 6 więcej. 36, 42, 48. I 48 dodać 6, czyli 54. Czyli 6 razy 9 równa się 54. Jedziemy dalej. 7 razy 1, 7. 7 razy 2, 14. 7 razy 3, 21. 7 razy 4, 28. 7 razy 5. Ile to jest 28 dodać 7?

ma w wyniku szóstkę. Jak widzicie, w tym równaniu występują po kolei 5, 6, 7 i 8. A 6 razy 9 równa się 54, nie ma w wyniku szóstki, bo jest już ta szóstka na początku. Mnożymy szóstkę razy 9. Też mamy tu po kolei 4, 5, 6. 7 razy 9 to znowu o 7 więcej niż 56, czyli 63. Teraz tabliczka mnożenia dla ósemki. 8 razy 1 8, 8 razy 2 16. 24, jak widzicie, 3 razy 8 też było 24. Tak naprawdę wiele z tych działań powtarzamy dwukrotnie. 3 razy 8 równa się 24 i 8 razy 3 też 24. 8 razy 4, dodajemy kolejną ósemkę, 32, dalej 40, znowu dodać 8, 48 i patrzymy na symetrię. 8 razy 6, 48, 6 razy 8, 48.

27 znowu dodać 9, 36. 36 dodać 9, 45. Jak przyjrzycie się tablicy dziewiątkowej, to za każdym razem, kiedy dodajemy 9, przesuwamy się prawie o 10. Zamiast dodać 9, możemy dodać 10 i odjąć 1. Gdybyśmy do 36 dodali 10, byłoby 46, i o 1 mniej. Mamy dokładnie 45. Jest jeszcze inna fajna zależność. Jak spojrzycie na cyfrę jedności, to w tablicy dziewiątkowej mamy 9, 8, 7, 6, 5 i tak dalej. A cyfra dziesiątek odwrotnie. Rośnie o 1. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Jeszcze jest coś ciekawego. Suma cyfr w tej tablicy dziewiątkowej zawsze daje dziewiątkę. 2 dodać 7 równa się 9. 3 dodać 6. Równa się 9 i tak dalej. Mówię Wam, że 9 to super liczba. Zawsze mnie fascynowała. Jeszcze do niej kiedyś wrócimy. 9 razy 6, 54. Tu też było 54. 9 razy 7, 63. 9 razy 8, 72. I 9 razy 9, 81. Możemy to ciągnąć dalej i w sumie powinniśmy, ale ten film już się ciągnie jak ta Nauczcie się tego. dawam to dużo nowych możliwości matematycznych, a w następnym wideo. Pociągniemy z tabliczką mnożenia dalej niż tylko do dziewiątki. Jeszcze jedna rzecz. Z wyjątkiem tej jednej przekątnej, wszystkie wyniki w tabliczce mnożenia powtarzają się. To wszystko, co jest nad nią, po prawej na ukos, jest dokładnie takie same, jak to wszystko pod nią, po lewej na ukos. Możemy ją złożyć i wszystkie cyfry dotkną same siebie. Na razie.